Spoko. Pytanko do was. Czy ktoś z was dostał kiedyś pierdol od swojej babci? Ktoś? Nie. Rodzicu nikt nie dostał w pierdol. Ja dostałem, miałem 6 lat, ale to wtedy przegięłem pałę, nie? Pojechałem po bandzie ostro, bo zjadłem ziemniaki, nie dokończyłem schabowego. Moje babcie tego nienawidzą, nie? A moja babcia jest jeszcze bardzo nerwową kobietą. Ona się prawie w ogóle nie śmieje. Moja babcia się śmieje tylko jak zdarzy się coś naprawdę zajebiście śmiesznego, nie? Na przykład jakby mój dziadek wstał do toalety i się po drodze wypierdolił, to wtedy moja babcia się śmieje. I to też nie jest taki śmiech, jak my mamy hi, hi, ha, ha, nie? Moja babcia ma takie... Chyba co to jest? Jak jakiś zwyrol, nie? Chodź, chodź, mam małe kotki w piwnicy. Ja się nie boję, kurwa. Boję się, że kiedyś jakimś podstępem zaciągnie mnie do piwnicy, nie? Będzie mi, kurwa, kazała dokończyć skabowego, to nie jest przede mną. Ale moja babcia taka jest, bo mieszka z moim dziadkiem, a mój dziadek wali, kurwa, takie piękne bąki. Jezus, jakie on wali bąki. Jego bąki to mają własne rodzinne historie. I tak nawet, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, jeżeli chodzi o bąki, to uważam, że ludzie są troszkę powaleni, nie? Bo je wąchamy, nie? Na przykład, jeżeli ktoś obok was rzuci petardę, nie? Powie, że będzie huk, to zatkamy sobie uszy. Jeżeli ktoś wejdzie w środku nocy do pokoju, zapali światło, to zasłonimy sobie oczy. Nie? Natomiast jeżeli ktoś powie, że puścił bąka, nikt kurwa nie zatka nosa. Wtedy twarz przybiera postać takiego szpiega, taki... No, do mnie jeszcze nie doleciało. Jeszcze nie. O kurwa, pojebany jesteś, kurwa! Zawsze, nie? A mój dziadek jak wali bąki, to kurwa ludzie padają jak muchy. Ja powiem wam historię, gdzie głównym bohaterem tej historii jest właśnie, to nie mój dziadek, tylko jego bąk, nie? Jedziemy z dziadkiem na ryby, nie? My z dziadkiem nie jesteśmy wędkarzami, ale lubimy sobie nad jeziorko pojechać od czasu do czasu, się napić piwka, nie? Tam się dzieje rozpierdol przez cały czas, nie? Podłapała żart z Jankiem. Jedziemy sobie na ryby wracając, nie? I my, tak jak mówiłem, nie jesteśmy wędkarzami, ale robimy sobie nad jeziorkiem popić piwka. Tyle, że mój dziadek ma pełno znajomych, którzy są doświadczonymi wędkarzami. I tym razem pojechaliśmy na ryby z takim znajomym małżeństwem, Staszek i Marysia. Nie? Staszek, Marysia, oni wędkują od lat, pojedziemy z nimi, nie? Więc idziemy samochodem. Staszek prowadzi, nie? Obok siedzi mój dziadek. Ja siedzę z tyłu z Marysią. Nie? No i no, czułem niepokój tego. Coś kurwa wisiało w powietrzu. Na obiad była grochuba, to... Dziadek jeszcze śniadkami zagryz, ja... I się zaczyna, nie? Mój dziadek mówi... Staszek... Zjedź na pobocze. Brodek, ale... Po co? No bąka chciałem. Bronek, to nie wygubiesz. Dwa tutaj. Nie no, zjedź na pobocie. Marysia z tyłu się odzywa. Bronek, no daj spokój. Przecież tu sami swoje. Wal tutaj. Dziadek, nie, bo będzie śmierdziało. Bronek, kurwa, bo się pogniewamy. Wal tutaj! Mój dziadek się zgodził, nie? To, co stało się później, chaos, nie? Staszek, ja pierdolę, Bronek! Maryśka z tyłu, stój! Zatrzymaj samochód! Już łzy do oczu napłynęły. Staszek po całej drodze bąkleje. Maryśka z tyłu do rzygania się szykuje jak pies. Nawet Hołowczyc w GPS-ie się. Skręć w prawo. A mój dziadek, no do mnie jeszcze nie doleciał. Skurwysyn! Zero wstydu. I zapałkę odpalił w tym samochodzie cały powiedz.
Ja się obudziłem już nad jeziorem. Następnego dnia. Obudził mnie dzwonek telefonu. Patrzę, babcia dzwoni, nie? Ja odbieram. Halo? No wnosiu, co jest? Kiedy na obiad przyjedziecie schabowe z ziemniakami dzisiaj? Jeszcze grochówki z wczoraj odgrzeję, a na deser i śliwki. A my babcie, no nie wiem, jakoś niedługo przyjedziemy. Wnosiu, a co ty jakoś tak nieciekawie, niewyraźnie brzmisz, co? Ja mówię... O, dziadek puścił. I moja babcia...